600 rodzin zajmujących lokale socjalne lub komunalne zalega z opłatami za czynsz. Są rodziny, których zadłużenie sięga 150 tysięcy. Wszystkie zaległości wynoszą 8 milionów złotych. Z myślą o dłużnikach miasto przygotowało program Odpracuj swój dług. Ten program skierowany jest do osób, które zajmują bądź zajmowały kiedyś lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy, posiadają zadłużenie właśnie z tytułu niezapłaconego czynszu. Aby skorzystać z programu, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miasta lub TBS-ie. Tyle, że zainteresowanych brakuje. Wpłynęła tylko jedna oferta ze strony osoby, która ma zadłużenie. Tymczasem do Urzędu Miasta wpływają inne wnioski o umorzenie całości lub części długu. Każdy taki wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, ale prezydent mówi wprost, na umorzenie nie mogą liczyć ci, którzy nie są zainteresowani odpracowaniem zaległości. Zwracam się teraz do tych osób, które mają takie zaległości. Musicie Państwo mieć świadomość, że jeżeli nie wykażecie woli odpracowania, to nie będziemy umarzali tego długu i tym samym ten dług będzie po prostu się zwiększał. Prezydent miasta przypomina, że dług odpracować mogą nie tylko dłużnicy, ale też ich rodzina czy przyjaciele. Pracy nie trzeba rozpoczynać natychmiast. Ja się cieszę, że jest ta pierwsza osoba, więc myślę, że kolejne osoby będą się zgłaszały. Jest jeszcze na to czas. Wszystkie te osoby, które powinny otrzymać taką informację, otrzymały ulotki. Trzeba po prostu zgłosić się do nas, powiedzieć, co potrafi dana osoba zrobić, jaki zakres robót jest w stanie, że tak powiem, przyjąć i zrealizować. Po wykonaniu pracy dług zostanie zmniejszony za każdą godzinę o 20 zł. Program Odpracuj swój dług ruszył 1 lipca tego roku.